witam wspaniałych gości. No i drogie dzieci z dzielnicy Białego Kamienia i nie tylko. Jeszcze dojdą, bo część dzieciaczków albo lekcje korekcyjne ma, ale wiedzą, że dzisiaj jest spotkanie wigilijne w dzielnicy Białego Kamienia Kondratowa. Jest to kolejne spotkanie. Praktycznie można powiedzieć, że jest to 30. spotkanie. Mówiąc po poprzednikach, jak przyjąłem tutaj właśnie tą radę. Po raz pierwszy Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Kondratów i ja jako radny miasta Wałbrzycha przyznaliśmy brylantowe serca za wspieranie od 5 lat, a są to pan Janusz, Anna, Jacek w Woźnicy, Małgorzata i Grzegorz Drzewieccy. Były też wręczone Złote Serca Anna i Bogusław Kozioł, pani Jadwiga Wochal, pan Krzysztof Kiec. Były też przyznane dyplomy przyjaciela dzielnicy. I to są przepiękne chwile. To jest właśnie wspólnota. Chciałbym przytrzymać taki dzień przez cały rok, ale myślę i wierzę, że on jest, bo tu na co dzień spotykam się z dziećmi, z wychowawcami, z mieszkańcami, a tym bardziej no, dzieci, które tutaj przychodzą, one czekają na takie święta, bo to jest wielkie wydarzenie. I dziękuję wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego, że ta Wigilia była tak wspaniale zorganizowana.